Od 11 lutego 2022 roku do każdego kraju w Wielkiej Brytanii bez kwarantanny. Agencja ma wymagania takie, że możecie się poczuć, jakbyście byli rekrutowani co najmniej do NASA. Dla mnie Szkocja to najlepsze miejsce do życia. Podróże bez all inclusive, po prostu zawsze na własną rękę, zawsze w miejscach, gdzie turystów nie ma. Dzień dobry, witam, cześć. Marcin Szymański z tej strony, z kanału Bez Ściemy. Dzisiaj będziecie skazani na oglądanie mojego pyska z bliska, bo nie wziąłem selfie sticka. I no sami rozumiecie, ręka nie jest taka długa, żeby oddalić, także mam nadzieję, że wytrzymacie parę minut. A ja przypominam, tak jak już wspomniałem, że jestem Marcin Szymański, mieszkam w Szkocji z rodziną, z synem i żoną, a wy jesteście na kanale Bez Ściemy. To jest kanał rozrywkowo-podróżniczo, obyczajowy, można powiedzieć. Opowiadam tutaj o codzienności w Szkocji, o życiu w Szkocji, zabieram was w podróże po całym świecie, ale w takie podróże bez biur podróży, w takie podróże bez all inclusive, po prostu zawsze na własną rękę, zawsze w miejscach, gdzie turystów nie ma. No z wyjątkami, bo jak chcesz ze mną zobaczyć piramidy, no to muszę cię zabrać w tłumy turystów odwiedzających te obiekty. No dobra, żeby moja gęba ci się za bardzo nie znudziła, to przechodzę do meritum i już odpowiadam na pytania, bo w tym filmie odpowiem na wasze pytania, które zadajecie w komentarzach. Ja tu dużo mówię o pracy i życiu w Szkocji po Brexicie, przepraszam. I dużo osób jest zainteresowanych bądź to przeprowadzeniem się z Anglii do Szkocji, bądź to przeprowadzeniem się z Polski do Szkocji, a nawet trafiły się takie osoby, które z Niemiec się tu chcą przenieść. I takie pytania zadawaliście w komentarzach. Ja paru osobom odpisywałem na maile albo na komentarze również. A teraz po prostu zebrałem te kilka pytań i odpowiem tutaj na forum. Mam nadzieję, że komuś to coś pomoże, coś podpowie. W ogóle to jest dzisiaj ciepło. Muszę się odsunąć. W tej chwili jest 7 stopni, ale zero wiatru, wysoka wilgotność. Naprawdę odczuwa się tutaj, jakby było chyba z plus 15. Dobra, jedziemy z pierwszym pytaniem. Słuchajcie, te pytania nie mają żadnej chronologii. Ja po prostu wybieram przypadkowo, tak jak sobie akurat przypominam. Pierwsze pytanie dotyczące wynajęcia mieszkania w Szkocji. Na przykład w Edynburgu, bo jesteście Edynburgiem zainteresowani. Czy agencja, czy private landlord? Zdecydowanie private landlord, bo agencja ma wymagania takie, że możecie się poczuć, jakbyście byli rekrutowani co najmniej do NASA. Lift off of the Delta rocket carrying Glad. Także tylko private landlord. Jak macie settled status, to nie powinno być żadnego problemu i z private landlord można po prostu negocjować cenę. Ja na przykład mam od private landlord prawie od 12 lat to samo mieszkanie i taką cenę, jaką mi zaproponował 12 lat temu, taką cenę płacę do dzisiaj za mieszkanie, a płacę 610 funtów miesięcznie. Oczywiście ciężko wam będzie znaleźć za tą cenę, co ja mam, two bedroom flat, czyli ten dwupokojowe mieszkanie, dwusypialniowe. Płacę 610 funtów, ale pewnie dlatego, że jestem 12 lat już właśnie u nich w mieszkaniu. Natomiast myślę, że dwusypialniowe mieszkanie za 7 stówek tutaj idzie znaleźć. Następne pytanie. Takie, czy warto przeprowadzić się do Szkocji? To jest rodzaj pytania, na który nie za bardzo lubię odpowiadać, bo muszę się postawić w charakterze doradcy, a ja uważam, że nikt nikomu nie powinien doradzać w kwestiach życiowych, dlatego że nikt nie zna waszej sytuacji tak dobrze, jak wy ją sami znacie. Ja wam tylko mogę powiedzieć z mojego punktu widzenia. Szkocja to kraj, który bardzo mnie urzekł pod wieloma względami. Szkocja dla mnie to kraj, w którym jeżeli coś zwiedzasz, coś oglądasz, to już za tym tęsknisz, bo wiesz, że za chwilę nie będziesz tego widział, bo musisz wrócić do domu. Także dla mnie Szkocja to najlepsze miejsce do życia. Nie widziałem jeszcze całego świata, ale na dzień dzisiejszy po 13 latach mieszkania tutaj jestem zdecydowanie na tak. Ale to wy oczywiście musicie zadecydować o sobie, bo często piszecie, że chcecie rzucić wszystko i postawić na jedną kartę. Także wy musicie o tym zadecydować. Ja mogę powiedzieć, że Ja się tutaj czuję wspaniale, mój syn i żona się tutaj czują wspaniale pod każdym względem. Natomiast czy wy się będziecie tak czuć? Tego nie wiem. Ja zawsze odpowiadam wam w komentarzach albo w prywatnych mailach. Przyjedźcie tutaj na 3-4 tygodnie, albo nawet troszkę dłużej, 5-6 tygodni. Pomieszkajcie, zintegrujcie się z otoczeniem, z innymi ludźmi i zobaczycie, czy wam to odpowiada. Po 5-6 tygodniach myślę, że będziecie w stanie mniej więcej poczuć, czy to dla was, czy nie dla was. Także wy najlepiej znacie swoją sytuację życiową i ja ani nikt nie powinien wam doradzać, jeśli chodzi o decyzje właśnie mające wpływ na waszą przyszłość. Także polecam zrobić tak, jak mówiłem. Ile w Szkocji można zarobić? Słuchajcie, na pełnym etacie, czyli powiedzmy te 160 godzin, przy tej najniższej stawce, to tak 1000-1200 na rękę idzie wyciągnąć. No bez premii, bez napiwków, nie? To zależy, gdzie pracujecie. 1000-1200 dorosła osoba na pełnym etacie wyciągnie w Szkocji. Także możecie sobie policzyć, bo o kosztach wynajęcia mieszkania wam mówiłem, o kosztach życia w Szkocji szczegółowo też wam mówiłem i tutaj wstawiam link do tego filmu. Także zachęcam bardzo do obejrzenia. To prawda, że Polacy są źle traktowani przez Szkotów, przez Brytyjczyków ogólnie po Brexit. Słyszałem, że w Anglii takie sytuacje zdarzają się. Ciężarówka nas zagłuszyła. Ponoć w Anglii takie sytuacje się zdarzają, ale to też są bardzo pojedyncze przypadki. Szczerze mówiąc nie wypowiadam się, bo w Anglii nigdy nie mieszkałem. Wydaje mi się, że na podstawie tych kilku przypadków jakiejś tam dyskryminacji, ksenofobii czy rasistowskich zachowań utworzyła się jakaś historia, jakoby to Polacy byli dręczeni w Anglii. No zastanówmy się, moi drodzy, czy my jako naród w naszym kraju nie przejawiamy jakichś rasistowsko-ksenofobicznych zachowań. Jestem pewien, że tak. Bo mam rodzinę w Polsce, mam znajomych w Polsce i wiem, że niektórzy Polacy tak się zachowują względem obcokrajowców. Więc no nie dajmy się, że tak powiem, zwieść kilku historiom, bo nie znamy też tych historii od podszewki, więc nie wiadomo dokładnie jakie powody były. Owszem, wierzę osobom, które opowiadały, że padły ofiarami jakiegoś rasizmu, wierzę, ale nie jest to na pewno nagminne, tak jakby to było. No nie chcę tutaj wymieniać konkretnych krajów. Moi drodzy, w Szkocji natomiast o takim przypadku nie słyszałem. Ja osobiście mieszkam tu 13 lat i mam tu dużo znajomych. Ja od 13 lat doznałem samych pozytywnych sytuacji ze strony Szkotów. Wiele pomocy, wiele życzliwości. Ktoś mi tam pisał w komentarzu, że oni tak robią, a swoje myślą. Słuchajcie, nie obchodzi mnie to, co oni myślą. Mogą sobie myśleć, co sobie chcą. Ja też sobie różne rzeczy myślę. Ważne jest, czyny mówią głośniej niż słowa. Jeżeli ja widzę jakieś takie normalne zachowania, życzliwość i bezinteresowną pomoc ze strony człowieka, to ja człowieka właśnie definiuję poprzez pryzmat tego, jak się właśnie zachowuje. Ja oczywiście wierzę, że może wśród was są osoby, które w Szkocji doznały też jakiejś krzywdy. Tak jak mówiłem, wierzę w to, nie kwestionuję tego. Takie marginalne, pojedyncze przypadki spotkacie na całym świecie, nawet w Dubaju czy w Szwajcarii. Jak z tą pogodą w Szkocji? Leje, wieje. Słuchajcie, statystyki, do których możecie zajrzeć, podają, że na przykład w Edynburgu pada tylko 10% więcej niż w Warszawie. I na tym powinienem skończyć moją opowieść o tym. Jeśli chodzi o pogodę w Szkocji, pokazywałem wam w moich filmach, tutaj wstawiam link, pokazuję wam i udowadniam wam, że bywają upały po 27-28 stopni w cieniu. No ktoś powie, że to nie są upały, no ale masz 4 dychy w słońcu i przy dużej wilgotności odczuwasz, jakby tu było chyba z 50 stopni. Jeśli chodzi o jakieś mgłę, deszcze, wiatry, dla mnie zajebiście, to jest Szkocja, to jest klimat Szkocji. Kupujesz fajne ciuchy, nieprzemakalne kurtki, buty, spodnie i śmigasz w taką pogodę, bierzesz telefon, aparat i robisz zajebiste klimatyczne zdjęcia zamglonej, wiecznej Szkocji. a w Polsce nie ma wiatrów, nie ma mgieł w jesieni czy w zimie? Są, jak najbardziej są, a dodatkowo w większości miast polskich jest ogromny smog. Dostałem jeszcze pytanie, co ja robię, gdzie pracuję. Ja nie pracuję od 7 lat na etacie, ja prowadzę własne małe biznesy, przez małe B, bo to nie jest nic wielkiego, takie jakie każdy może prowadzić. Ja się generalnie zajmuję e-commerce, biznesem, a konkretnie handlem na Amazon, na eBayu, zajmuję się też Instagramem i, no i YouTubem zacząłem się zajmować. Także takie rzeczy robię. Jeżeli chcecie się też takich rzeczy nauczyć, aby ewentualnie móc mieszkać w Szkocji i nie pracować na etacie, to znowu daję wam tutaj link. Trochę o tym opowiadam. Co trzeba zrobić, żeby tu przyjechać po Brexicie? No moi kochani, trzeba aplikować o wizę. Znaczy możecie przyjechać jako turysta do 6 miesięcy bez wizy, jako obywatele Unii Europejskiej i powiedzmy przez te 6 miesięcy się spokojnie rozejrzeć za pracą, czy nawet tutaj będąc na miejscu poszukać sobie potencjalnego pracodawcy i złożyć aplikację o wizę. Natomiast pamiętajcie, że jako turysta nie możecie tutaj pracować. A jeżeli się staracie z Polski o wizę, to stawiam wam link w komentarzu dokładnie jakie zawody są tutaj poszukiwane i jakie warunki trzeba spełnić, ile trzeba zapłacić, żeby dostać 5-letnią wizę do Wielkiej Brytanii. I teraz od razu odpowiadam na kolejne pytanie. Tak, warto wydać te pieniądze i warto przejść tą procedurę starania się o wizę, jeżeli chcecie się tutaj osiedlić. Jeżeli chcecie tu przyjechać na pół roku, to nie warto starać się o te wizy i tak dalej. Przynajmniej rok, żeby wam się zwróciły koszty i żebyście coś zarobili. A najlepiej na parę lat, a najlepiej jeszcze na stałe. Bo Wielka Brytania, moim zdaniem, to będzie kontrowersyjne, co teraz powiem, ale nie dbam o to, taka jest moje zdanie. Po Brexicie Wielka Brytania to jeden z najlepszych krajów do życia. Takie jest moje zdanie. Ja o tym mówiłem wiele razy, byłem hejtowany, a teraz parę osób do mnie pisało, że mnie przeprasza, że mnie hejtowało. Nie jestem jakimś ekspertem, ale po prostu zagłębiam się trochę w tą politykę, ekonomię, gospodarkę i staram się analizować. Ja nikogo nigdy nie krytykuję, nikogo nie hejtuję. Mnie czasem osoby krytykują, hejtują. Nie ma żadnego problemu z tym. Jeżeli przeginasz z hejtowaniem, to cię po prostu blokuje. Jeżeli masz zamiar mnie konstruktywnie skrytykować, to jak najbardziej zajebiście. Ja chętnie porozmawiam z każdym. Także Wielka Brytania po Brexicie super miejsce do życia. I ostatnie pytanie, które mi przyszło do głowy w tym filmie, to jak tutaj jest teraz, jeśli chodzi o te pandemiczne kwestie. Od 11 lutego 2022 roku do każdego kraju w Wielkiej Brytanii, czyli Szkocja, Anglia, Walia i Irlandia. Tutaj wstawiam link do filmu, o którym szczegółowo w tym mówię. Po lewej albo po prawej, albo na dole, albo... W każdym razie jest zakładka, jest link. Od 11 lutego przyjeżdżasz tutaj bez kwarantanny, niezależnie czy masz zrobiony zastrzyk, czy nie masz. Wystarczy tylko 2 testy, że zrobisz dla niezaszczykowanych i tyle.